Dzień dobry, kochani. Ja mam na imię Magda. Witam Was w naszym zielonym domku, a dzisiaj czas rozwiązać nasz konkurs. Ostatnio w tym filmiku, tutaj będzie link, pytałam, co to za filodendron? I już spieszę z odpowiedzią. Cechy charakterystyczne tego filodendrona to pojawiające się już redukcje i takie uszka. Jak zrobimy zbliżenie na ogonek liściowy, to widać takie charakterystyczne wypustki. Jak mi się tylko sfokusuje, widać takie charakterystyczne wypustki, które są lekko szorstkie. No i zabarwienie tego ogonka, czyli kolor taki czerwonawy. Kolejna charakterystyczna cecha to właśnie te takie promieniście rozłożone linie. One są takie bardzo delikatne i takie ledwo wypukłe, ale już są widoczne. I jak bardzo wielu z Was dobrze zgadło, ten filodendron to filodendron Florida. I już zobaczymy mamę tego oto zielonego cudaczka. A oto i roślina matka. Jest ogromna. Bardzo, bardzo dużo, także porównując te dwa liście ze sobą, trzeba przyznać, że podobieństwo jest znikome. Te linie, o których mówiłam, zamienią się w takie piękne ryflowania, takie żebrowania, które są bardzo takie wypukło, wklęsłe, właśnie taka faktura na liściu dają. No i stopniowo redukcje na liściach także są zdecydowanie większe. Pojawiają się charakterystyczne w górnej części tutaj przy ogonku uszka. No i te redukcje. Te redukcje są różne w różnych liściach, także tak jak tutaj widać, że tutaj na przykład jest liść, który ma tak jakby trzy części. To jest mechaniczne uszkodzenie, ale tutaj jakby było wcięcie tylko jedno. Także one nie są symetryczne. Także to są liście, których kształt potrafi naprawdę, naprawdę zaskoczyć. Natomiast są przepiękne. I tutaj też widzimy nowy liść. Ale z dużej rośliny, więc też właśnie czerwony ogonek liściowy. No i te ogonki mają tą charakterystyczną taką chropowatą, taką nierówną strukturę. One jakby to powiedzieć, nie są takie włochate jak u squamiferum na przykład, ale nie są też gładkie. Nie są gładkie, tylko mają taką charakterystyczną, tutaj na tle tej białej ściany widać, taką charakterystyczną strukturę, takie właśnie wypusteczki. Na początku czerwona, z czasem ogonki w miarę jak roślina się rozwija, zielenieją. Także Florida, kochani. I tutaj taka ciekawostka, bo zawsze jak wrzucam nowy filmik, jest premiera. Chociaż teraz już nie oznaczam tym jako premiery na Wasze życzenie, bo zgłaszaliście, że to nie jest dla Was fajne. Patrzę na te pierwsze pojawiające się komentarze tak jakby w miarę na żywo i no pierwsze prawidłowe odpowiedzi pojawiły się mega szybko. Mój mąż powiedział, że wszyscy to po prostu powiedział, skąd oni się tak znają na tych roślinach, skąd oni to tak od razu wiedzą. Także naprawdę wielki szacun. Widać, że tutaj wokół naszego zielonego domku to jest grono ekspertów, także i cóż mi pozostaje więcej, jak brać się do losowania. Zobaczymy, kto wygra. Dlatego teraz przejdę do komputera i napiszę komentarz, że już w tym momencie, jak nagrywam ten film, że zabawa zakończona. Także już następne komentarze, które po tym moim komentarzu się pojawią, nie wezmą udziału w zabawie i przejdziemy do losowania. Kochani, właśnie przed chwilą opublikowałam komentarz, w którym informuję, że konkurs się zakończył. Zakończył w sensie, że nie można już dalej typować wyników, ponieważ ja muszę zebrać teraz wszystkie poprawne odpowiedzi i widzimy się na losowaniu. Także do zobaczenia. I jest wydrukowana lista z Waszymi prawidłowymi komentarzami. Dobra, jest lista. To tniemy. Tutaj mamy wszystkie pocięte. Góra kartki, dół kartki i czas to pozwijać. Tak więc wszystkie nasze paseczki składamy po kolei
na pół, jeszcze raz na pół i wrzucamy. Wrzucamy po kolei na pół i jeszcze raz na pół. Dobra. No i tutaj są wszystkie głosy poskładane, wrzucone. Ja zamieszam. Mieszu, 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 ale mam tutaj też pomocnika, żeby komisja konkursowa była drużynowa, zespołowa. Poprosimy tutaj o zamieszanie i wylosowanie jednej karteczki. Ta osoba wygrywa nagrodę w tym konkursie. Mamy tutaj karteczkę. I jest to Monika Sikorska. Wydaje mi się, że to Florida. Moniko, wydaje cię bardzo dobrze. Wygrałaś ten konkurs. Proszę cię o skontaktowanie się ze mną na adres mailowy nasz.zielonydomek@gmail.com. Także gratulacje. Gratulujemy Monice. Pozostałym dziękuję za udział. No, powiem szczerze, że świetna sprawa, taki konkurs z Wami. Na pewno to powtórzymy. Także kolejne okazje do wygrania nagrody już wkrótce. A Monice jeszcze raz serdecznie gratuluję. Więcej pewności, bo to wydawało Ci się bardzo prawidłowo. Florida, pomimo że to nie jest takie proste, ani takie oczywiste, aczkolwiek, tak jak pokazywałam, te cechy charakterystyczne już są powoli widoczne, ale to jest prawda, co ktoś napisał w jednym z komentarzy. Filodendrony bardzo często mają na początku super podobne liście do siebie i jest to bardzo trudno. Trudno rozpoznać, także gratuluję Wam świetnej wiedzy, jeżeli chodzi o rośliny i dziękuję Wam za świetną zabawę. Wszystkiego zielonego, cudownego dnia i do zobaczenia wkrótce.